Mamy przede wszystkim piękną seniorkę, która ma marszczki zmimiczne tak pięknie ułożone w uśmiech, więc sama energia tryska bez makijażu, więc makijaż jest takim tylko dodatkiem, tak to można nazwać. Natomiast jest potrzebny faktycznie, żebyśmy złapały komfort. Czyli to co zrobimy Aniu dzisiaj, to dopasujemy tak pigment podkładu do kolorytu Twojej skóry, żeby pasowało nam spójnie z szyją, żeby nic się nam nie odcinało. A jednocześnie przykryjemy naczynka, bo myślę, że to jest największy dyskomfort, prawda? Naczynka, bo przy cerze dojrzałej jak najbardziej one zdarzają się i zdarzają się dosyć często, więc trzeba o nie zadbać. Bardzo ważny etap w makijażu przy skórze dojrzałej są okolice oczu, bo one tak naprawdę chyba są najbardziej kłopotliwe, prawda? Opadające powieki, tak jak opadające powieki i też skóra, która nie trzyma tego napięcia, na którym by nam zależało. Więc tutaj byłoby wskazane, żeby skupić chwilę uwagi na to, czym przykrywamy okolice oczu. I tu akurat mamy skórę suchą, więc podkład, który nałożymy, on będzie podkładem kryjącym, będziemy spokojnie mogły zastosować również pod okolice oczu. Gdyby Pani... Jeden. Wystarczy nam i pokażę, jak to zrobić, żeby jednak szukać oszczędności w kosmetykach. Natomiast gdybyśmy miały skórę mieszaną tłustą, czyli taką, która jednak będzie potrzebowała matującego podkładu, to ten sam podkład już nie będzie nadawał się w okolice oczu. Tam będziemy szukały korektora, który będzie przepięknie pracował z ruchem mimicznym, żeby nie zaznaczać zmarszczek. Tutaj mówimy o makijażu, ale żeby mówić o makijażu takim, który ma być makijażem korygującym, dobrze jest i należałoby podkreślić rolę pielęgnacji, czyli skóra dojrzała, czego najbardziej potrzebuje? Najbardziej potrzebuje nawilżenia i uelastycznienia, również uelastycznienia naczynek. Szczelność naczynek i elastyczność naczynek. To jest jakby najważniejszy punkt przy skórze dojrzałej. Dlatego, że jeżeli naczynka są kruche, nie są elastyczne, to wystarczy, że mamy wyższe ciśnienie. My nie musimy się nic uderzyć, żeby to naczynko nam samoczynnie pękło, prawda? I tu będziemy wybierały takie kosmetyki, które są bogate w witaminę C. Jeżeli możemy zdecydować się na serum, na pewno ono będzie głębiej penetrowało nam skórę i wówczas jak najbardziej możemy liczyć na większą skuteczność. Wszelkie zabiegi w salonach kosmetycznych, które będą ukierunkowane na witaminę C, też będą wspierały nam cerę naczynkową i dawały witalność skórze. Okolice oczu, powieka, która jest delikatna, często panie rezygnują, żeby ją malować. W ogóle panie, które mają dojrzałą skórę i które widzą tam mnóstwo niedoskonałości, bardzo często w ogóle rezygnują z makijażu, bo nie chcą wyglądać śmiesznie, czują, że nie potrafią tego zrobić tak, żeby to było elegancko. I tutaj właśnie trzeba znaleźć takie rozwiązania, które pozwolą nam bezpiecznie i pięknie wyglądać. Najważniejsza jest pielęgnacja. Podkład, który będzie miał funkcję ochronną, to jest taka dodatkowa garderoba dla skóry, czyli zamykamy szczególnie zimą. Czasami jest tak, że panie nie lubią podkładu, albo nie mają dobrze dobranego, albo czują się za ciężko, bo skóra nie oddycha i one rezygnują z podkładu. To na zimę jednak należy sobie dobrać, bo to jest podstawowa ochrona, tak, to jest ochrona skóry. Natomiast latem można już z podkładów rezygnować i zastąpić na przykład podkładem sypkim pudrem mineralnym. On też troszkę wyrówna koloryt, będzie już lżejszy. Okolice oczu są też przykryte podkładem. Spróbuję to delikatnie zmatowić pudrem transparentnym. Delikatnie to sobie tutaj zmatujemy. I to, co robię, proszę zobaczyć, matowi przede wszystkim strefę T, delikatnie, delikatnie pudrem transparentnym, okolice oczu, tutaj ruch mimiczny i zmarszczki, które mamy związane właśnie z okolicą oczu, zostawiam, zobaczę sobie, jak to będzie mi pracowało dalej, tak? Używamy kosmetyków takich, przy których skóra spokojnie oddycha, żebyśmy czuły maksymalny komfort. Dobrze. Przede wszystkim musimy skasować nasz nienaturalny kolor, czyli przywrócić pigment, który będzie zbliżony do naturalnego, a więc brąz, chłodny brąz. Używam do tego cienia mineralnego, który pięknie wtopi się w skórę. Makijaż powieki dojrzałej, w szczególności kiedy ona nakłada sobie dwa elementy. To jest oczko głęboko osadzone, a jednocześnie jest opadająca powieka. Będzie nam zależało, żeby powieka ruchoma wyszła nam
była bardziej widoczna, a jednocześnie będziemy chciały optycznie schować to, czego nam jest za dużo, co nam przeszkadza, prawda? Dlatego korzystając z cieni matowych, bo matowe będzie gasiło, a błyszczące będzie nam wyciągało. To ma prawo być makijażem codziennym. Ja od tego zacznę, żeby po prostu pokazać prostotę. Czyli jeżeli zaczniemy od naszej bułeczki, której nie chcemy, a jednocześnie ruch jest od zewnątrz do środka, puszczamy, czyli nie malujemy tam i z powrotem, tak, nie malujemy, tylko puszczamy, to ta technika pozwoli nam na to, że nie będziemy miały dwóch ciemnych punktów, czyli pierwszego i drugiego. Ciemniejszy punkt będzie na zewnątrz, puszczamy i jakby taką lekkością kończy nam się pigment na centralnej części powieki ruchomej. Pokrywamy wewnętrzny kącik powieki ruchomej i oczko wewnętrznie jasnym cieniem i na całą właściwie powiekę możemy nałożyć, delikatnie wymieszać sobie z tym, co jest położone w zewnętrznym kąciku. Otwieramy oczko. Super. I mamy nałożone w tej chwili dwa cienie. Jeden cień przykrył nam powiekę nieruchomą, czyli to, co nam przeszkadza, to, co wystaje, bo to jest też może być powieka opadająca. Jeżeli oko jest tylko głęboko osadzone, a nie ma powieki opadającej, będzie po prostu kość, która będzie nam przeszkadzała. Więc to jest to miejsce, które chcemy schować i ono jest przykryte cieniem matowym. Drugi cień, bo tu mamy tylko dwa cienie, drugi cień matowy pokrywa nam kącik wewnętrzny i powiekę ruchomą w takich proporcjach 2/3. Jeżeli chcemy wzmocnić zewnętrzny kącik, na samym końcu możemy dołożyć tak, żeby optycznie nam uniósł się zewnętrzny kącik. Cały makijaż ma prawo być lekki, delikatny, subtelny, żebyśmy złapały równowagę i taką elegancję i klasę. Otwieramy oczko, czyli zewnętrzny kącik tym samym cieniem, którym pociągnęłam brwi, poprowadziłam brwi, to tutaj zaznaczam zewnętrzny kącik, podciągając go w górę. Optycznie oczko nam się będzie unosiło. To samo, tym samym cieniem, otwieramy oczko, możemy zewnętrzny kącik dolnej powieki też delikatnie poprowadzić. Zakładając, że chcemy makijaż dla kobiety dojrzałej uprościć, tak, żeby ona sobie poradziła, bo jak zaproponujemy jej bronzer, rozświetlacz i róż, to może być na tyle dużo, że zrezygnuje w ogóle. Natomiast jeżeli wybierzemy sobie róż, który ma błyszczące opiłki złota na przykład, tak jak w tym wypadku, i tutaj złapiemy i rozświetlenie, i witalność dodamy kościom policzkowym, to automatycznie może być wystarczająco, prawda? Gdzie, w którym miejscu, nie niżej niż poziom dolnej krawędzi nosa, gdybyśmy tak sobie przyłożyły, tak? Czyli chodzi o to, żebyśmy podniosły. Jeżeli będziemy malowały cokolwiek niżej, zrobi nam się obciążenie. My tego nie chcemy. A więc po skosie pod kątem 45 stopni, jeżeli proporcja na twarzy jest w miarę wyrównana i tutaj sobie próbujemy do góry. Tak, do góry wciągać. Tam możemy sobie. Tam możemy sobie też tylko bardziej brązerem. No bo o ile mamy tutaj brzoskwiniowy kolor, to on będzie nam tylko w policzki się wpasowywał, prawda? Natomiast gdybyśmy sobie robiły taką korekcję, konturowanie twarzy, to wtedy robimy to brązerem i jak najbardziej możemy sobie tak, skronie sobie tutaj zmiękczyć, zwłaszcza jeżeli czoło będzie bardziej otwarte, bo zarost włosa może być też niekomfortowy, więc możemy sobie zgasić brązerem i jednocześnie taką literę E pięknie wymodelować sobie twarz. I podobna sytuacja, ciągniemy w górę, widać tutaj jakby w świetle, jak pięknie błyszczą nam złote pigmenty. One dodają lekkości, witalności, a jednocześnie przy załamaniu jest taki trójwymiarowy efekt nam się robi. Często pokazuję paniom, które nie wiedzą, co zrobić z powieką opadającą. Gdybyśmy tylko nałożyły jeden cień na powiekę ruchomą, to tym trikiem, czyli tym różem, i taki jest trik, który kasuje nam zewnętrzne powieki opadające, możemy pozbyć się właśnie takiego optycznie nadmiaru skóry. Konturówki utrwalone. Bardzo ważne, żeby nam się nie rozjeżdżały, żeby usta były
wyraźniejsze i trzymały błyszczyk nam w ryzach. Jeżeli chodzimy uśmiechnięte i skóra jest napięta, no to trzymamy nad linią. Natomiast jeżeli ta mimika nie jest do końca kontrolowana i nad linią okaże się, że my podkreślimy, jak nam się struktura skóry załamuje, to nie będzie to korzystne. Czyli każda z nas musi wyważyć, na ile to dla niej będzie... O, nie ruszamy głową. Na ile to będzie dobry pomysł. Drodzy Państwo, jest mi niezmiernie miło przekazać fajną informację. Nasz salon, salon Beauty Now, który mieści się w Warszawie na osiedlu Żoliborz Artystyczny, przystąpił właśnie do ogólnopolskiej karty seniora. Co w związku z tym? Macie rabaty 10% na wszystkie usługi w naszym salonie. Nasz salon to oferta z kosmetyki i z fryzjerstwa, a więc fryzjerstwo męskie, fryzjerstwo damskie, kosmetyka dla ciała i dla twarzy. Drodzy Państwo, drodzy Panie i Panowie, zapraszamy na indywidualne programy pielęgnacyjne i kuracje dla włosów. Dzwonić, umawiać się na bezpłatne konsultacje. Zapraszam serdecznie. Weź udział w konkursie Stylowi Seniorzy. Pokaż, że styl, klasa i atrakcyjność nie mają limitu wieku. Wyślij swoje zdjęcie na adres konkurs@manko.pl i wygrywaj nagrody.